Powstaną tu nowe centra handlowe. Za kilka lat mnie już tu nie będzie. Pan Wu ma na koncie tyleż sukcesów, co porażek. Wiceprezydent miasta nie chowa głowy w piasek. To charakterystyczny widok. W chińskich miastach, w parkach siedzą tylko starsi ludzie. Młodych nie widać. Wszyscy młodzi pracują, zarabiają na życie. Dzięki temu nasza gospodarka tak dynamicznie się rozwija. W Chinach, jeśli ktoś chce zarobić na życie, musi pracować. Jeśli chce mieć ubezpieczenie, musi na nie zapracować. W Europie, na przykład we Francji, państwo jest zbyt opiekuńcze. Dostajecie pieniądze bez względu na to, czy pracujecie, czy nie. Stąd tylu tam nierobów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2015 roku wzrost gospodarczy w Chongqing będzie nadal wynosił 10%.